Cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek A Plague Tale Requiem. Proszę Państwa, wracamy do Arnauda, do Amisji i Hugo. Oui, un orage de chaleur sûrement. Vous voyez cette lumière? C'est le phare du village de pêcheurs. Le bateau de Sofia est là-bas. Est-ce qu'on va vraiment naviguer par ce temps? Reste là. No właśnie, no i mamy dotrzeć tam do latarni, do wioski. Arnaud, widzę, że się dosyć mocno rozprawia tutaj z gośćmi. Okej. Aha, przytrzymaj Alt i weseluj przeciwnika, naciśnij E. Proszę bardzo. Arnaudzie! No i gitara. A tam mamy jakiegoś ziomaczka, tylko... No właśnie, bo zeskok stąd może oznaczać bliskie spotkanie z nim. No tam mamy jakiegoś gostka. Tam mamy gostka z latarnią. Szczurów brak, jak na razie. No i dobrze, że szczurów brak. Nie są nam one do szczęścia w tej chwili potrzebne, aczkolwiek z drugiej strony... Z drugiej strony... Nie dadzą powiedzieć. Z drugiej strony przydałyby się, to byśmy szybko załatwili tych żołnierzy. No odwróć się, Gamoniu. Ja chcę tu przejścia. A tu takie chocki klocki. Oj, może mnie zobaczyć, ale... Może mi się uda w tę trawę wejść? Uda mi się, super. No i dobra. Tam mamy jednego bez hełmu. Tamtego zlikwidujemy kamyczkiem. To sobie od razu ustawię tutaj proce. Tam jeden się szlaja, tu się jeden szlaja. O ty synu, toś ty pożar wywołał, no i trawkę żeś mi zjarał. Bardzo nieładnie, bardzo niegrzecznie, tak się nie robi. Ja protestuję. No ale idę dalej. No dobra, tutaj o, jest garnuszek. Także naczynko zdobyte, elegancko. Teraz tak, ja bym Arnauda... Oj. Ja bym Arnauda poprosił o załatwienie tego oto jegomościa. Oj, ale dwóch. No, może sobie nie poradzić z dwoma. Ale zobaczymy, na co go stać. Miejmy nadzieję, że nie zginie. Nie mam pytań. Dobra, Arnaud wymiata. A tam mamy gostka z tarczą. O, ten ma tutaj alkohol. Dziękuję. O, a tam jest skrzyneczka. Skrzyneczka też mi się przyda jak najbardziej, tak? Bo w skrzyneczce mamy rzeczy, z których możemy tworzyć różne inne rzeczy i bełcik. Aha, to bełcik do odzyskania jest. To wiecie co? Ja mam pomysł, bo tam gościu z tarczą stoi. A my mamy tutaj kuszę. Zamiast odzyskiwać, to ja bym po prostu tego gamonia tutaj zlikwidował. Prosto w czerep. I teraz mogę sobie odzyskać ten jeden bełt. Czy nie? Tak. Dobra, a to jest co? To odzyskaj. Okej, resztki. No i gitara. Dobra, możemy cisnąć dalej. Tam widzę, że górą można było też... Chociaż widzę tam coś błyszczy, jakiś hełm, no to tutaj to mamy już z głowy. Hałas walki przyciągnie pobliskich przeciwników, jeżeli przez długi czas wrogowie nie... wrogowie będą mieli przewagę. Kurde, jest nóż, cholerka jasna, a my...
Nie mamy za bardzo jak go zabrać. To niedobrze. I teraz pytanie brzmi, a tutaj jak zalało. Teraz pytanie brzmi, co dalej? Chodź tu na górę, dokładnie tak. O! Moment, poczekaj, bo ja mam dla ciebie tutaj ten, kamyczek. Smacznego. A co te szczury takie? O, no dobra, zdecydowały się jednak. No i dobrze, no to gitarka. To byśmy mieli z głowy. Teraz tylko pytanie brzmi, czy wykorzystywać je do tego, aby załatwić pozostałych ziomków, czy też może poradzić sobie w inny sposób? Ja bym spróbował przemknąć tutaj koło nich. Może mnie nie zjedzą, bo są zajęte. A tu jest bełcik. O, elegancko. Czyli tak, w takim wypadeczku można byłoby, powiedzmy, jakby to rozegrać. O, tam jest jakaś jaskinia. Tego by można było czepnąć, chociaż no szkoda mi tego bełta. Kurczę, blade. Bo tego można z kamyka machnąć. No i leży. Tamci się nawet nie zorientowali. I tamtego jednego można byłoby, powiedzmy, ciepnąć z kuszy. Okej. A tamtego to można byłoby, powiedzmy, czy ja bym mógł zgasić... O-o. Czy ja bym mógł zgasić mu... O kurde. No dobra, nie mógłbym mu zgasić ognia, za daleko jestem, ale można byłoby chyba Arnauda poprosić. Arnaud! Tylko nie da się zabić, chłopcze. Chłopcze, kurcze. O kurde. Czekajcie. Pomożemy mu. No i teraz mogę bełcik odzyskać. Nie no, gościu, to jest po prostu przepimpek, przekozak, to... On tu wszystkich normalnie rozpierdziela. Tam mamy, słuchajcie, jakąś jaskinię i tych, i żołnierzy. I teraz pytanie brzmi, jeżeli ja bym im zgasił światełko, bo nie wiem, co tam jest. Czy tam są szczury, czy tam nie ma szczurów? Jeżeli ja bym im zgasił światełko... Gdybym tam wlazł, to co mnie czeka, nie? A to jest pytanie. No tutaj jak na razie mamy jakieś tam znajdźki. Podejdźmy może, zobaczmy, co tam by się mogło znaleźć ciekawego, bo być może... Ojoj, ale tam jest dużo więcej tych żołnierzy. Co oni tutaj trzymają? Tam jest skrzynka. No i teraz rzecz jest tego typu, że na dwoje babka wróżyła. Albo mi się to będzie opłacało, albo nie będzie opłacało. Dobra, ja bym zaryzykował walkę. My sobie najwyżej kuszę przygotujmy, bo ja nie wiem... Też nie przetestowaliśmy Arnauda w walce z dwoma. Czy on sobie poradzi, czy sobie nie poradzi? O-o! Halo, halo! Zmarnowałem nóż niestety. Jednego bełta. Kurde. Teraz w ogóle nie mam bełtów. Jaki z tego morał? Morał jest z tego taki, że po pierwsze, Arnaud to sobie może poradzić z jednym, to nie ma problemu.
Druga rzecz, zmarnowaliśmy bełta i zmarnowaliśmy nóż, więc ja się cofnę, słuchajcie. O ile będę mógł, mogę, elegancko, żeby odzyskać tutaj ten nóż przynajmniej, nie? O. No i dobrze, stamtąd bełta wzięliśmy, kurde, no to szkoda mi trochę. Nie było wyjścia, trzeba było ratować Arnauda, bo inaczej byśmy niestety, ale musieli zacząć jeszcze raz. Ale tak na dobrą sprawę to bełty to... Mając Arnauda, to ten bełty to taki jest, można powiedzieć, nie do końca potrzebny. Prawdopodobnie znajdą się jeszcze bełty gdzieś tutaj. Dlatego, żeby on tyłka nie dawał tak, no. Dlatego się nie spodziewałem, że on będzie taka ciamajda, nie? Teraz dobrze się tylko tutaj rozglądać, bo a nóż widelec, jakiś bełcik się trafi, a to się może przydać później. I zobaczmy, co my tutaj tak na dobrą sprawę byśmy mogli ciekawego znaleźć w tej jaskini. O. Tam synek sobie idzie. Aś ty, synu. Nie widziałeś nic. Chodź, Arnaud, chodź, bo tamten ciekawski George to... Zaraz będzie chciał się bić. No, odwróć się ładnie. Ja to... taką rozkminę mam, czy to jest przypadkiem... Czy to nie jest przypadkiem alternatywna... droga do... do tej wiochy. Ale mnóstwo tutaj żołnierzy jest. Ten tam opancerzony taki. Proponuję, żeby najpierw może załatwić tego ziomka tutaj, który sobie... Aha, łazi. No może być ciekawie. Bo ten taki mocno opancerzony to troszeczkę Arnaudowi więcej czasu zajmie. Co to było? No, ty nie bądź taki ciekawski, bo... Bo kociej mordy dostaniesz. Chodź tu bliżej, bo mam dla siebie tutaj niespodziewankę. Ono. I teraz zobacz. Dobra, tylko żeby ten drugi się kuźwa teraz nie skusił, bo... O, to dzięki, żeś go kuźwa zbryzgał mnie jego krwią, prosto na warkoczyk, no. No i teraz tego kolejnego by trzeba było. No, tak pojedynczo i wyeliminujemy, to będzie gitara. Arnaud sobie rewelacyjnie radzi z takimi. No dajesz. Już jednego takiego pokonałeś. O, no i widzisz, no. No, już. No i dobrze. Mogłem ci go ziomuś rozebrać, ale... No dobra, tutaj coś mamy, bo tam widziałem, że wyjście było, ale chciałbym zobaczyć, co się... O, tutaj się znajduje... Trochę resztek, to elegancko. A co znajduje się tu? A, tędy szczury żeśmy po prostu ominęli. No dobra, no można byłoby i w ten sposób ogarnąć temat, aczkolwiek... Aha, tam mamy tych żołnierzy. No ja bym spróbował, może, użyć tych szczurów, bo wiem, że lubicie. I dawaj nam, heja! Dawajcie, ziomeczki, zaraz będziecie jadły. Tylko temu już odbija trochę. O, tutaj, kurde, ale wyżerka będzie. Dzień dobry. Wszystkich tutaj ładnie skasuj. Tak, skup się. Dokładnie tak. Bo tu obiadek.
Tylko jemu się nabija, kurczy, ta psychoza jego, nie? Czy tu jeszcze ktoś by czekał na nas z powitankiem, czy bez powitanka? Tam ktoś się czai? Nie. Czyli my chyba żeśmy załatwili wszystkich. Dobra, teraz szybciutko trzeba odstawić te szczury na miejsce, bo my akurat tędy będziemy chcieli sobie przejść. O cholera. Z nim to już coraz gorzej jest. Jeszcze chwilka, ja tylko tu chcę wrócić, wiesz? Tak, żebyście nas tam szczurki nie zaatakowały za bardzo. O, dobra. I gitara. No i bardzo ładnie, elegancko. Ale ty się schył. No i teraz możemy sobie wrócić z powrotem. Bo być może tutaj coś jeszcze ciekawego będzie, a w międzyczasie drogę mamy tam czystą. To już się martwić za bardzo tym nie muszę. O, wszyscy ładnie leżą. Tak, uważaj, schodząc. Jak szczurami cisnąłem, to widziałem, że chyba bełta tam na którejś łodzi. O, no i patrzcie, widzicie? To jest dobry sposób na to, żeby się zorientować też i w terenie. Szczury zwiadowcze. O, tu jeszcze jeden, patrzcie. Kurczę, elegancko. Dobra, tutaj łódź trzeba. Chociaż... Nie, to chyba nie trzeba było. O tak, bo to trzeba było ją spuścić do wody, zwodować. Ale nie, ale my tu mamy skrzyneczkę. No to nie, no trzeba było. Oczywiście, że tak. Co prawda biedna trochę ta skrzynka, ale jak to mówią, lepszy rys niż nic. Najważniejsze, że mamy bełty. To teraz możemy cisnąć dalej. Tutaj ziomuś coś też ma. Saletra. No i dobrze. No i my przechodzimy sobie dalej. Okej. Okay. Odblokowaną umiejętność agresji, wracanie do siebie. No dobra, przeczytajmy. Wracanie do siebie. A misja ze spokojem podchodzi do ataków, więc szybciej wraca do siebie po ciosach. No i to myślę, że jest dosyć przydatna umiejętność. I nam się przyda, bo misja już nieraz pierdziel dostała. No właśnie. No dobra, my tymczasem... Aha. My tymczasem dotarliśmy tutaj do tej wiochy. Tam jest jakieś wejście, jakaś jaskinia? Co to takiego? A nie! No to teraz pytanie brzmi, czy tu są gdzieś jakieś szczury, których moglibyśmy użyć, czy też niekoniecznie? A, szczury są. Tylko ja nie wiem, czy one byłyby zainteresowane. Chwileczkę. Może by pyknąć tego ziomka, tylko on kuźwa trawę spali. Ulewu. Istru tu. Isiu, dobranoc. Nie wyzywaj kumpli. Dobra, tam mamy jakiegoś ziomeczka na górze. Ziomeczek totalnie ślepy, on nie widzi, że tutaj się wszystko hajsuje. A, dobra, ten drugi zobaczył. Do tego drugiego by trzeba było zgasić. Kurde, za daleko jest. A, nie, nie trzeba gasić. Bo on jest bez kasku, bez hełmu. Ktoś tu się czai, tak? O, jaki kurna, tak? Szczury się posilą. O, ty synu, ale normalnie jak pognały do tych zwłok. Ściągają zewsząd.
No dobrze, ale widzę, że tutaj też i panowie z balkonu by chcieli na imprezę się załapać. No to przecież nie możemy im odmówić, żeby tutaj chcieli przyjść, bo co ja, nie będę za nimi ganiał. Tylko teraz pytanie brzmi, czy my rzeczywiście mamy tam czystą drogę? O! Ano właśnie. Teraz, syneczku, spotkasz się, mój drogi, z moim przyjacielem Arnaudem. Tylko nie po mnie, dobra, nie po mnie. Tam machajcie, chłopaki, sobie sami. Tylko, ziomuś, weź, o, załat tego jednego, bo tu drugi na ciebie idzie. Tylko przeżyj, bo wiesz, będziesz jeszcze potrzebny, tylko mnie nie ukuj. Już? Tak? Pobawiłeś się? Fajnie było. Dobra. No to my teraz zobaczmy, co tutaj możemy ciekawego dla siebie znaleźć. Czy może coś w tej łódce? Nie. No to ciśniemy dalej. My mamy za zadanie dotrzeć do łodzi. Dobra, oni tam jakieś tam mają swoje przemyślenia, to dobrze, to niech mają, natomiast my tu możemy sobie ogarnąć skarby. Czy tu ktoś będzie na nas czekał? Tu nikogo nie widać. Za to tam pewnie tak. I teraz pytanie brzmi... Czy pójść tędy... Bo możemy jeszcze pójść drugą stroną, tam w górę. Tylko, kurczę, tam szczury są. No dobrze, ale spróbujmy. No. Jak nie spróbujemy, to się nie przekonamy. Te szczury i tak są zajęte, więc przejście jak najbardziej mamy. Więc spokojnie możemy sobie tutaj tędy przejść. Od domku do domku. Proponuję, żeby coś takiego zrobić. Od domku do domku. Szczurki nam tutaj nie powinny nic. Złego zrobić. Zobaczmy, czy tu ktoś będzie. A co to takie opustoszałe? Tam kilku żołnierzy i to wszystko? O, cholera. Arnaud. A wziąłbyś ziomeczka, co? Czy nie? O. No, tu kumpel się tobą zajmie, bo on ma ochotę na sparring. Mówi, że sparring zawsze się przyda, a ty co tak kuźwa, ta misja? Dobra. Ale musiałbyś go zarżnąć akurat tutaj, nie? Nie mogłeś gdzieś na boku. No dobrze. O, bełty tam są. Kurde, ale jazz. Bełty, tylko że my mamy bełty. Czy jeden jest? To może by wykorzystać, no bo to szkoda tak, żeby Arnaud non-stop się naparzał. A my tacy nieefektywni. Ale to za moment. Na razie przebiegniemy się tutaj, bo to aż szkoda marnować, nie zebrać właściwie tych zasobów, które na nas czekają z niecierpliwością. Może tam ktoś będzie na nas czekał, a tam to już szczury się zajęły, to nie. A tutaj? Też nikogo nie ma. Wszędzie bezpiecznie, elegancko. Żyć, nie umierać. O, pierdylion skrzynek. Słuchajcie, powiem wam tak, ta wiocha jest naprawdę całkiem fajna. Taka rybacka, nie? Tak mi się wydaje. No dobrze. To my możemy... przejść dalej. Na razie ten bełt tutaj zostanie. Jeżeli zużyjemy naszego bełta, to oczywiście będziemy się posiłkować zapasami, a jak nie, no to trudno. Tutaj mamy palenisko. O, a tam coś się błyszczy. O. No, gościu gada, tylko gdzie on gada? Jak tam dotrzeć? Synek, gdzie ty?
A, tu jesteś. Weź ty tu. To czekaj, ja ci mogę z procy załatwić, wiesz? O ile byś tutaj przyszedł? Kurde, tylko tam szczurki mamy. Oj, oj, oj. Kurde, felek. Zobaczcie, szczury, tam macie wyżarkę. Jakby co. Teraz tak, jak się tam dostać? Jakiś sposób musi się znaleźć. Nie wierzę, że nie. Tylko pytanie jaki? A, te szczury to takie jakieś... Dobra, odpuszczę sobie tę skrzynkę. O, ale tam mamy jakiego kozaczka. No dobra. Czyli tu jest bełt, okej. Ja bym w takim razie spożytkował, żeby non-stop Arnold nie musiał się napierdzielać. O, i sobie bełcik wezmę. Natomiast Arnold załatwi grubego. I co dalej? Teraz właśnie pytanie, co dalej? Tutaj mamy coś takiego. Tam jest super fajna skrzynka. Arnaudzik, abyś chciał tego grubego tam skasować, a? Podejdź na bliżej i weź go tam, o. I walcz. Ty już masz bardzo bogate doświadczenie z takimi grubymi. Tylko żeby tam ktoś, kurczę, mu nie przeszkodził, bo my nie wiemy, co się z boku tam kryje. Ale widzę, że oni są jeden na jednego, jak na razie przynajmniej. No i dobra, gruby leży. No jeszcze go tam. Arnaudzik domieli, także będzie doprawiony. Teraz tak, co tutaj jest? Co? Aha, tutaj to jest ta góra, na której byliśmy. Z tym bełtem. A no właśnie, z tym bełtem. No to możemy sobie... Aha, nie, bo ja odzyskałem bełt, kuźwa. No tak, no nie dadzą się pobawić kuszą. Jak można dać zasobnik tylko na dwa bełty? No to jest po prostu skandal. Ja protestuję. Natomiast, czy się zająć tamtą skrzynką? Kurczę, bo to jest dobre pytanie. Tutaj te szczury, one mnie trochę martwią. Ale... Zobaczmy, jaką mamy w ogóle szansę. Co, do czego to tu... Aha, bo to tak trzeba. Okej. No dobra, powiedzmy, że jest opcja. Powiedzmy, że jest opcja. Jeżeli lekko byśmy wodą poszli, to szczury nie powinny się nami za bardzo zainteresować. Natomiast... Pamiętajmy, że to jest tylko opcja. A jak na razie widzę, że się interesują czymś innym, tylko nie wszystkie. Dobra, poszły won! O kuźwa. Dobra, dawaj ta. Chodź Arnaud, bo gryzonie atakują, kuźwa. Czekajcie, czy tam nie ma jakiejś ryby, bo coś tam chyba kiedyś było. A, ryba jest tam trochę dalej. No to teraz pytanie brzmi, czy jeżeli ja tę rybę tam spuszczę, nie wiem, czy sięgnę w ogóle. Sięgnę. To czy one się tym zajmą? Akurat te szczury. O nie, te drugie się zajęły. Dobra, tam już, kuźwa, bo wy tam też narzekaliście, że ja ciągle tylko skrzynek szukam. Oczywiście jest to potrzebne. Tu następny bełcik. Mogłem normalnie strzelać. No dobrze, no i teraz... Teraz co? Tutaj też mamy jakąś skrzyneczkę. Więc można byłoby się do niej dobrać, przynajmniej do tej. No dawaj, misja, nie marnuj czasu. No i co już, idziemy na górę. Czy coś nas tu jeszcze spotka?
sûr? Oui, ça ira. C'est là! Amicia, on peut aller le voir en attendant Sophia? Je sais pas, Hugo. Je vais l'accompagner. Repose-toi. Tout ira bien. On sera pas loin. Envoie les rats sur lui, s'il t'embête. Oui! Ne te réjouis pas de ces choses-là, gamin. No dobra. Ciekawe, ile czasu minęło. O! O, żeż ty! O kurde! Dawaj! Tout va bien? Non. On se connaît à peine, et j'ai déjà une dette envers toi. Non, tu ne me dois rien du tout. Ça fait partie du code. Bien alors, soyons amis, si ça peut aider. On peut essayer, mais tu finiras par vouloir me tuer toi aussi. No, okej. Okay. Dobra, i co? Mamy za Sofią podążać, tak? Ale zobaczmy, co tu się w ogóle kryje. Odsapnęłaś? Tak, kuźwa. Tak, odsapnęłaś. O, warsztat. Ja cały czas zapierdzielam na wysokości lamperii. No dobra, proca, kusza może, elastyczne łęczysko. Dobra, tutaj mamy narzędzia podróżne. O, i to jest to, co mnie... interesuje, czyli w tym momencie Amicia będzie mogła ulepszać swój sprzęt gdziekolwiek bez skorzystania ze stołu warsztatowego. I wydaje mi się, że to było dosyć dobre posunięcie, no ale zużyliśmy wszystkie narzędzia, no i teraz musimy tutaj z tą paniusią kicać. No dobra. Czyli to jest ta zacna łódź. Ciągle za misją, kurde. Ciągle za misją. No ta biedna misja tu. No dobra, dobra, ciśnij. Okej, dobrze. Sofia, je crois qu'ils ont bloqué l'ancre. Ah, les abrutis. Allez sur le ponton avec la manivelle, ça contrôle la chaîne. No dobra. Czyli pomost z korbą, mówią, tak? Czekajcie. Tu peux faire quelque chose? Je vais voir. Dobra. Chyba tam sobie ogarniemy ten temat w ten oto sposób. Tutaj klapy trzeba opuścić. I tam rybkę trzeba zrzucić. Kurczę, tak w tę dziurkę wcelować. I... elegancko. Sofia n'a pas l'air de t'apprécier beaucoup. Ça change en fonction du vent. Mais elle m'en doit une de toute façon. Pourquoi? Pour ne pas l'avoir tuée quand on m'en a donné l'ordre. Je vois. No i dobra, i co tutaj teraz? Ten łańcuch blokuje kotwicę, no... Oj, Amicia, no co ty tak? Jeszcze raz, no podejdź do tego po męsku i opuszczaj. Dobra, to mogłem mu w ogóle powiedzieć, żeby on to robił, a nie my. No to nic, przeciwwaga skutku, no to pewnie po drugiej stronie będzie, no jeżeli to przeciwwaga. A ty gdzie kuźwa leziesz, ty? Ciapciaku. Czekaj, ja ci tutaj wydam rozkaz. O.
D'accord. Dobra, i Arnaut niech się bawi łańcuchem. A my polecimy ogarnąć tę przeciwwagę. No przecież biegnę, kuźwa. Dobra, przeciwwaga z kłódką. Czy to jest tutaj gdzieś? No nie wydaje mi się. A. Przeciwwaga z kłódką. No to mnie teraz wzięli i... No to gdzie to by było w takim wypadku? Czy to jest gdzieś tutaj? Co? Czy on coś tu ma? Aha, dobra. Przeciwwaga, to może być równie dobrze po drugiej stronie tej korby. To sprawdźmy. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. No tak, rzeczywiście jest. Ej, tu. Ślepy ja. No ale to standard. Dobra, lecimy. I hopsa. Poszedł ten łańcuch. Ja już nawet przestałem liczyć, ile razy wlazłem i zlazłem po tych drabinach. Tak, eskupa, Hugo, eskupa. Coś tu w tym... tej kajucie jest? Nie ma. No dobrze, ale my mamy co? My mamy ale ta kotwica była podniesiona. Arnaut, chłono, pomóż, ziomuś, bo... No i ciśniemy. Ajaj, kapitanie, ruszamy. Tak! Na górnym pokładzie, tak? Dobra, poszło. A, nie poszło. No, jak to oceniasz? Ces salopards ont noué ma voile. Alors détachons-la. On n'a pas le temps de monter là-haut. Je peux essayer de la couper? Oui. Va sur le ponton tribord. T'auras un meilleur angle. Fais pas de trou dans la voile surtout. Ja pierdzielę, ja nigdzie nie idę, bo mnie zostawicie. Już kuźwa jedni odpłynęli bez mnie, no i co? Lakuna. No i płyniemy na lakunę, tylko kurna. O, dobra, już widzę. Go, Hugo! Ty ich tam pilnuj, żeby nas nie zostawili, bo... O kurde, to nie będzie takie hopsiu. O, dobra. I op. No, tak jeszcze nie biega, no naprawdę. No i elegancko, proszę Państwa. Dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału. Zostawcie lajki, suby. Sekcja komentarzy należy do Was. Trzymajcie się. I do zobaczenia. Pa, pa.